tych sprawach jakby tutaj zadziałał jakiś dopust Boży. Zwracacie uwagę na rozmaite czynniki zewnętrzne, pomijacie własne decyzje. Ja się z tymi decyzjami nie zgadzam. Z decyzjami, które uzależniły nasz rynek i sytuację polskich domostw i biznesów od rozmaitych uwikłań w konstelacji międzynarodowej. Ale na moment, pominąwszy tę moją niezgodę, niezgodę na wpychanie Polski w wojnę, niezgodę na wpychanie Polski do eurokołchozu, kwoty emisji i sankcje w istocie nałożone na Polaków, pomijając tę dyskusję, pytam o warunki graniczne, jakie miałyby być spełnione, żeby te sankcje nałożone na naród polski przez was, powołujących się na różne wyższe racje i zobowiązania, żeby zostały zniesione. Jaka linia demarkacyjna ma być na przykład osiągnięta w wojnie Moskali z Ukraińcami, żebyście uznali, że możemy wrócić do normalności, do business as usual, że możemy dłużej nie odcinać Polaków od źródeł energii, nawozów, paliw. Jakie warunki, panie ministrze, panie premierze, wszyscy święci, muszą być spełnione, żebyśmy wrócili do normalności? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław.